Proszę. Zobacz. Pooglądaj, podotykaj. Powiedz nam, co to jest. Jak myślisz? Możesz pooglądać, podotykać. No. Co to jest? Szuflada. A to? Do kręcenia coś? Gąbka. Super. A to? Drewno. Drewno, tak? A otwórz szufladkę. Musisz mocno. Jest tam coś? Nie ma, same drewno. Same drewno. Jak myślisz, co to jest? Do czego to służyło? Do mielenia pieprzu. Super, do mielenia pieprzu. I gdzie to stało? W kuchni? W kuchni? Myślisz, że twoja babcia miała taki młynek? Miała go w piwnicy. Dawid, zobacz, pooglądaj. Co to jest? Jak myślisz? Możesz podotykać. Co to jest na dole? Drewno. Mhm, ale to. To jest? Szufladka. Szuflada. Mhm, a to? Taka, co się kręci nią. Korbka. Korbka? Tak? Jak myślisz, do czego to mogło służyć? O, korbką się? Kręci pieprz. Mhm. I co tu się wrzucało? Ziarenka? Pieprzu. Mhm. I kręciło się korbką? Tak? I się wydawało pieprz. Super. Jak myślisz, miała twoja babcia albo mama taki młynek? Nie? A gdzie taki młynek mógł stać? W kuchni? Mhm. Marce, co to może być? Podotykaj, pootwieraj. Jak myślisz, do czego to może służyć? No ja cię przytrzymam. No tam jest taka szufladka. O, super. No nic nie ma, ale tam chyba coś można było dawać, nie? O, pewnie, pootwieraj, pokręć. Jak myślisz, co tu można było robić? Ja ci przytrzymam, a ty spróbuj pokręcić, no. To musisz mocno, bo to ciężko idzie, widzisz? Czyli można było coś zmielić? Myślisz, gdzie to stało w domu? W jakim pomieszczeniu? Gdzie się gotuje? W kuchni? W kuchni? Nie. W kuchni, tak? Tak. Tak, jak myślisz, co tu można było mielić? Przyprawy? Marcel? Przyprawy. Pieprz? Można było? Tak. Popatrz, tu się wrzucało ziarenka, kręciło się korbką. Jak się otwierało szufladkę, to co tu było? Zmielony pieprz. Tak? I jak się nazywa takie coś, co mieli? Na my. Nie. Młynek. A podoba ci się to? Tak? Myślisz, że taka, że mama albo babcia miała takie urządzenie w kuchni? Miłosz, powiedz nam, co to jest? Możesz sobie podotykać, pootwierać i powiedz nam, jak myślisz, do czego to służy? O, pootwieraj sobie, podotykaj, tak ci będzie łatwiej. Zobaczysz, patrz, tam jest szufladka. Tu jest taka kubka, można pokręcić. Jak myślisz, gdzie to mogło stać? W jakim pomieszczeniu w domu? W łazience? Chyba nie, tak? W pokoju? A w kuchni? Tak? W kuchni? Myślisz, że to panie gospodynie wykorzystywały w kuchni? A pokręć korbko. Spróbuj pokręcić. No i to się tak obracało. I jak myślisz, co można było tym robić? Coś mielić? No Miłosz, mielić można było coś? Tak? A coś jeszcze? Jak myślisz? Coś ci przychodzi do głowy, co można było jeszcze tym robić? No pokręć sobie, zobacz. Ciężko, nie? Ciężko. Ech.
No i co można tym było jeszcze robić? Co one mieliły w tym? Jakieś przyprawy? Myślisz? A takie czarne, małe kulki, jak się nazywają? Się dosypuje na przykład do zupy. Pieprz? Jędrzej, co to jest? Jak myślisz? Kręci się cukier? O, cukier? A gdzie się ten cukier wsypuje, jak myślisz? Do środka. Do środka i co się robi potem? Kręci się. No i gdzie ten cukier wychodzi? Tu. I jak myślisz, jak nazywa się to urządzonko? Nie wiem. Na M. Młyn. Dobra. Super. Potrafisz nam powiedzieć, jak nazywa się to? Czym się kręci? Korbka? Korbka. Korbka. A gdzie ten cukier, jak się go skręci, się zbiera? Na dole? Tak. Wyciągniesz tą rzecz? No. Co to, jak to się nazywa? Przypadka? Przypadka.